A na początek dla odmiany dosyć miła akcja jednego z kierowców, który zauważył, że inny uczestnik ruchu drogowego jechał samochodem z jedzeniem na dachu, więc postanowił wyjść z samochodu, poinformować go o tym i grzecznie podać mu jedzenie. Miło się patrzy na takie gesty. Autor nagrania zatrzymuje się na pasach w celu przepuszczenia pieszego, aż tu nagle słychać huk. Okazuje się, że w tył jego samochodu wjechał inny kierowca, który najprawdopodobniej zbyt późno zauważył zatrzymującego się nagrywającego, no i będzie miał teraz nauczkę. Szkoda tylko, że ucierpiał na tym samochód nagrywającego. Nagrywający porusza się lewym pasem, gdy nagle kierowca Skody zmienia pas i hamuje, zmuszając autora nagrania do zahamowania oraz blokując mu możliwość wyprzedzania samochodów. Jednak kierowca Golfa po prawej stronie widzi całe zdarzenie i w ramach zemsty nie pozwala cwaniakowi wrócić na swój pas. To się nazywa dobra współpraca. My też możemy nawiązać dobrą współpracę, jeśli w tym momencie zasubskrybujesz ten kanał, a ja obiecuję Ci, że tego nie pożałujesz, bo szykują się naprawdę ciekawe filmy, ale już nie przedłużam i zapraszam do dalszego oglądania. Ciężko stwierdzić, co stało się na nagraniu, bo przyczepa jednej z ciężarówek nagle podskakuje. Czy kierowca osobówki przed nagrywającym w nią uderzył? Ciężko powiedzieć, ale gdyby tego było mało, nagle z prawej strony pojawia się inna ciężarówka i jak gdyby nigdy nic omija sobie korek, jadąc pasem awaryjnym. Warto pamiętać, że za jazdę pasem awaryjnym bez uzasadnionego powodu narażamy się na mandat w wysokości 300 zł. Na nagraniu widzimy wzniesienie, które powoduje, że praktycznie nie ma widoczności na to, czy jedzie coś z naprzeciwka. Mimo to kierowca zdecydował się wyprzedzać do samego końca, co było bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniem. Na filmie kobieta z dzieckiem na rękach wbiega podczas czerwonego światła na pasy, a już chwilę później autor nagrania trafia na kolejnych pieszych, którzy również nie przestrzegają sygnalizacji świetlnej i przechodzą przez ulicę. Autor nagrania uchwycił kierowcę, który ewidentnie tego dnia miał problemy z myśleniem, bo skręcając w lewo na skrzyżowaniu wjechał zwyczajnie pod prąd, a następnie panicznie próbując się wycofać, o mało nie uderzył w samochody, które pojechały poprawnie. Każdemu może się zdarzyć wjechać przypadkowo pod prąd, ale ten kierowca ewidentnie widział na przykład samochód autora nagrania, który stał w przeciwnym kierunku i nie widział w tym nic podejrzanego. Za wjechanie na skrzyżowanie pod prąd można dostać mandat w wysokości 500 zł oraz 5 punktów karnych. W tym filmie widzimy, jak samochód terenowy jest wyciągany za pomocą liny nagrywającego, który porusza się ciężarówką i utknął w śniegu. Na nagraniu widzimy, jak niebieski samochód omija nagrywającego przed przejściem dla pieszych, po którym właśnie zmierza starsza kobieta, jakby poczekanie 3 sekund go zbawiło. Autor nagrania zarejestrował, jak pewien mężczyzna na rowerze porusza się bardzo ruchliwą drogą dwupasmową. Pomimo tego, że mógłby to robić ścieżką rowerową znajdującą się obok, jest to oczywiste nie do końca legalne, bo prawo drogowe mówi, że rowerem po jezdni można jechać tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki dla rowerów ani pobocza. Następnie panowie wymienili się bardzo miłymi spostrzeżeniami. Posłuchajcie sami. Ścieżka rowerowa jest! Super! Nagrywającego, który włącza się do ruchu po postoju na przystanku autobusowym, omijają 3 pojazdy tuż przed przejściem dla pieszych, a ten ostatni omal nie zderza się czołowo z kierowcą z naprzeciwka. Było naprawdę blisko. Kierowca ciężarówki wziął zbyt ostry łuk podczas skręcania w wąską uliczkę po prawej stronie, przez co zniszczył on kilka słupków chodnikowych. Gdy będzie musiał tłumaczyć się przed policją, jego sytuacji na pewno nie poprawi fakt, że wjechał on ewidentnie pod znak zakazu dla pojazdów ważących ponad 3,5 tony. A jeśli nie wiecie, to ciężarówka nawet mająca pustą naczepę waży zdecydowanie więcej. Autor nagrania, przejeżdżając na zielonym świetle, nagle zmuszony jest do gwałtownego hamowania z powodu kierowcy niebieskiego samochodu, który ewidentnie wymusił na nim pierwszeństwo. Mało brakowało i skończyłoby się dosyć mocną stłuczką. Autor nagrania uchwycił, jak jeden z kierowców nadjeżdżający z jego prawej strony, jak gdyby nigdy nic, zwyczajnie przejeżdża sobie na czerwonym świetle. A oto chyba jedno z najbardziej denerwujących uczuć dla nas kierowców, a mianowicie kiedy zatrzymujemy się kulturalnie na pasach w celu przepuszczenia pieszych, a jednak okazuje się, że oni tak naprawdę wcale nie chcą przejść, tylko po prostu tak sobie bez powodu stoją. Na nagraniu kierowca w srebrnym samochodzie podczas skrętu na skrzyżowaniu omal nie zderzył się z tramwajem. Nagrywający porusza się prawym pasem jezdni, gdy nagle zostaje zmuszony do hamowania przez ciężarówkę, która postanowiła skrócić czas oczekiwania w korku i wjechała na przeciwległy pas, jadąc pod prąd, omal nie zderzając się czołowo z autorem filmu. Jego reakcja mówi sama za siebie. Autor nagrania porusza się autobusem i stojąc na przystanku zostaje ominięty przez białego busa, za którym momentalnie rusza policja. To trzeba mieć naprawdę niezłego pecha.
Nagrywający, widząc dziecko przed pasami, zatrzymuje się, aby je przepuścić, lecz kierowca jadący lewym pasem ewidentnie ma inne plany i jak gdyby nigdy nic, jedzie sobie dalej, co mogło nieźle zestresować młodego pieszego. Niestety chamstwo niektórych kierowców nie zna granic. Autor nagrania zatrzymuje się na pasach i prawdopodobnie pokazuje jakiś gest do rowerzysty, który próbuje przejechać przez pasy, czego oczywiście nie powinien robić, ponieważ na pasach ma obowiązek przeprowadzić rower. Rowerzysta się mści i celowo zaczyna iść wolniej, żeby zagrać na nerwach kierowcy i chyba mu się to udaje. Przejście tam! Na nagraniu nagrywający oraz kierowca jadący przed nim zatrzymują się na czerwonym świetle, lecz dwóch kierowców poruszających się za nimi ignoruje to światło, jadąc lewym pasem. Autor nagrania zostaje uderzony przez kierowcę w czerwonym samochodzie, który wymusił pierwszeństwo na autorze nagrania, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Jadący przed autorem nagrania kierowca Opla Vectry zatrzymuje się przed nagrywającym na drodze, po czym wysiada z samochodu i dochodzi do kłótni między kierowcami. Ponoć poszło o to, że agresor uważał, że autor nagrania zakurzył mu samochód, jadąc chwilę wcześniej w drugą stronę. Na filmie widzimy, jak kierowca jadący przed autorem nagrania wyprzedza innych kierowców i porusza się z dużą prędkością, a już zostaje zatrzymany przez policjantów na kontroli drogowej. To się nazywa mieć pecha, a może natychmiastowa karma, jak kto woli. Na filmiku kierowca w białym samochodzie wyprzedza dostawczaka, jadąc na czołówkę z samochodem z naprzeciwka, a to wszystko na oczach policjanta stojącego na kontroli drogowej. Jego mina musiała być bezcenna, jednak nie zdecydował się za nim ruszyć. W trakcie przejażdżki motocyklem, gdy droga zatkała się korkiem, nagrywający miał szczęście trafić na kierowcę pełnego empatii. Ten uroczy człowiek postanowił ułatwić mu drogę, składając lusterko, aby stworzyć wystarczającą przestrzeń. To dowód na to, że życzliwość na drodze może przynieść korzyści wszystkim uczestnikom ruchu i uczynić podróż bardziej przyjemną. Autorowi nagrania udało się uchwycić, jak policjant poruszający się radiowozem podczas wyprzedzania jednego z rowerzystów nie użył kierunkowskazu, a jadąc kawałek dalej znów zrobił to samo, ale kolejnego rowerzystę wyprzedził tym razem na przejściu dla pieszych. I ktoś może powiedzieć, że nie jest to nic takiego, jednak policja powinna świecić przykładem, szczególnie że pewnie kara innych ludzi robiących to samo, a nawet mniej niebezpieczne rzeczy. Dobry! Dobry, 70, ale ładnie kręci, prawo, w lewo, co wymyślił? Pójdzie prawym pasem? Pewnie na czerwonym. Dobry gość. Ja pierdzielę, no. Rozpocznij awaryjne nagrywanie wideo. Jaki burak w tej taksówce. No proszę. Rozpocznij awaryjne nagrywanie wideo. Ciekawe, ciekawe.